Przedsiębiorco, jeśli zastanawiasz się, na jakich zasadach możesz delegować pracownika do pracy poza granicami Polski, przygotowaliśmy dla Ciebie przewodnik, który dostarcza informacje o prawach i obowiązkach w procesie delegowania pracowników do pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Zacznijmy od tego, czym jest delegowanie pracownika. Zgodnie z przepisami dyrektywy 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej można tymczasowo wysłać pracownika z jednego kraju członkowskiego do drugiego. Jako pracodawca jesteś inicjatorem tego działania. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami możesz oddelegować pracownika na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach można ten okres przedłużyć o kolejne 6 miesięcy i wtedy mamy do czynienia z delegowaniem długoterminowym. Ale czym delegowanie pracowników różni się od podróży służbowej, która często jest stosowana jako praktyka wysyłania pracowników za granicę? Pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju Unii Europejskiej wykonuje tam swoje obowiązki przez czas określony w umowie, a to wiąże się ze zmianą warunków zatrudnienia i wynagrodzenia. Podczas takiego oddelegowania pracownik nie pobiera jednak diet. Po realizacji określonej usługi pracownik taki wraca do Polski. Oprócz pracowników zatrudnionych na etat, również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło mogą być delegowani do pracy za granicę. Wszystkie szczegóły i regulacje na temat delegowania pracownika znajdziesz w prawodawstwie Unii Europejskiej, zwłaszcza w dyrektywach, rozporządzeniach oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników. No dobrze, a podróż służbowa? To sytuacja, w której pracownik wykonuje swoją pracę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Ogólne warunki zatrudnienia pozostają takie same. Jedynym dodatkiem uwzględnionym przy wynagrodzeniu są diety, wyliczane za każdy dzień pobytu. Bardziej szczegółowe przepisy na temat podróży służbowej znajdziesz w Kodeksie Pracy, zwłaszcza w artykule 77. Przejdźmy teraz do obowiązków, jakie stoją przed pracodawcą w związku z delegowaniem pracowników. Pierwszym krokiem jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. To potocznie formularz A1. Możesz go wypełnić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Kolejnym krokiem jest złożenie w oddziale NFZ wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS, dla pracownika, którego chcesz oddelegować. Co jeszcze? Przed wyjazdem powinieneś przekazać pracownikowi zarówno kartę EKUS, jak i kopię podpisanej umowy oraz formularz A1. Poza formalnościami, jako pracodawca powinieneś zadbać o odpowiednie warunki zatrudnienia. Warto jest więc pamiętać szczególnie o regulacjach prawnych w kraju przyjmującym, dotyczących m.in. maksymalnego okresu pracy, minimalnych okresów wypoczynku czy kwestii BHP, prawidłowym wyliczeniu wynagrodzenia. W danym państwie finalna kwota może być złożona z różnych składników. Pamiętaj m.in. o układach zbiorowych na poziomie regionalnym, zakładowym i branżowym, z którymi warto się dokładnie zapoznać. A co ze składkami na ubezpieczenie społeczne? W dalszym ciągu odprowadzasz je Ty, ponieważ pracownicy delegowani mają odprowadzane składki w kraju wysyłającym. Dowiedz się, jaka jest sytuacja prawna pracownika przed jego oddelegowaniem. Czy jest na przykład już ubezpieczony, czy jest emerytem lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Pamiętaj także, że punktem odniesienia przy naliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. I kolejne ważne kwestie. Wyznacz osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z odpowiednimi instytucjami w kraju, w którym świadczona będzie usługa. W Polsce jest to Państwowa Inspekcja Pracy. Pamiętaj też na wypadek kontroli o obowiązku przechowywania kopii wszystkich dokumentów związanych z delegowaniem danego pracownika. W razie wątpliwości odnośnie do obowiązujących przepisów, pomoc uzyskasz od Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast szczegóły dotyczące obowiązujących warunków zatrudnienia w poszczególnych krajach, do których delegowani są pracownicy, możesz sprawdzać na bieżąco na stronach krajowych lub za pośrednictwem strony Komisji Europejskiej. Istnieje także możliwość skontaktowania się z przedstawicielami tzw. punktów kontaktowych w kraju przyjmującym pracowników.
Potrzebujesz dodatkowych informacji? W opisie przygotowaliśmy dla Ciebie listę najważniejszych adresów www.